Tę kolejną edycję Szkoły Formatorów otwiera świadectwo świętego Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza. I myślę, że to jest bardzo ważne, że tym, co otwiera tę szkołę, jest świadectwo wielkiego formatora, pewnie największego po Jezusie z formatorów chrześcijańskich. Bardzo wam życzę, żeby was to świadectwo pociągnęło, bo taka jest rola świadectwa, żeby pociągało swoją atrakcyjnością. Świadectwo Pawła jest atrakcyjne. Jakie to jest świadectwo? Jak on sam siebie rozumie? Jak rozumie swoją misję? Jak ją pojmuje? On ją opisuje trzema słowami. Zostałem ustanowiony głosicielem, apostołem, nauczycielem. Trzy słowa. One jeszcze mocniej brzmią, kiedy się czyta ten tekst w oryginale. To pierwsze słowo to jest keryx. Został ustanowiony keryxem. Został też ustanowiony kimś, kto jest określony apostolos. I to trzecie słowo, didaskalos. Keryx, apostolos, didaskalos. Trzy słowa, które go opisują. Ciekawe, że dokładnie tej samej formuły on używa też w drugim liście do Tymoteusza, 1:11. Też o sobie w ten sposób mówi. Te trzy słowa i też w tej kolejności. I to, co jest intrygujące, to że i w jednym, i w drugim przypadku ten opis następuje po czymś, co moglibyśmy nazwać symbolem wiary. Nie? Czyli taki najbliższy kontekst do opisania siebie przez Pawła to jest symbol wiary. Keryx, apostolos, didaskalos. Trzy słowa dla formatora. Po pierwsze, macie być ludźmi, których można opisać słowem keryx, czyli tymi, którzy otwierają innych na doświadczenie kerygmatu. Formator jest sługą nawet nie orędzia, tylko wydarzenia, które jest fundamentalne, które jest podstawowe i które jest pierwsze. Od razu to powiedzmy, nie? Że myślę, że ta kolejność tych trzech słów jest istotna. To nie jest tak, że można nimi dowolnie żonglować. Najpierw masz być keryksem. Najpierw. Na końcu masz być nauczycielem. Wcale nie takie oczywiste. Najczęściej myślę, że dokładnie robimy na odwrót. I gdyby tak zmierzyć proporcje naszej aktywności rozmaitej, mogłoby się okazać, że jesteśmy przede wszystkim nauczycielami. Nie? Uczymy, uczymy, uczymy. Gadamy, gadamy, gadamy. Nie? Latami uczymy, uczymy, uczymy. Dziś już może rzadko, ale jeszcze niedawno nie trudno było spotkać duchownego, który jak słyszał słowo kerygmat, to otwierał szeroko usta i mówił, ke co? Kerygmat na początek. Fundament. Przepięknie dzisiaj opowiedziany przez Pawła. Przepięknie, nie? Ale istotne, że kerygmat trzeba przyjąć w doświadczeniu. Kerygmat jest wydarzeniem. Kerygmat nie jest tylko spisem treści. Kerygmat nie jest tylko prostym przepowiadaniem. Kerygmat zawsze jest wydarzeniem. Nie? I ten kerygmat, który Paweł dziś opisuje, tuż przed tym swoim określeniem, nie? Ten kerygmat najpierw wykrzykuje, Bóg jest jeden. Bóg jest jeden. Żeby tego doświadczyć, to trzeba się zmierzyć z własnym bałwochwalstwem. No co z tego, że wiem, że Bóg jest jeden, jak na co dzień mam 10 innych albo 100 innych.
nasza zdolność do mnożenia bogów jest wręcz niesłychana. Kerygmat nie ma być teoretycznym stwierdzeniem, jest jeden Bóg. Kerygmat jest zderzeniem się z Bogiem, który jest jedyny. Wtedy, kiedy wiem, że na co dzień tych bogów w moim życiu jest więcej i że ten jeden Bóg nierzadko ustępuje miejsca wszystkiemu innemu czy wszystkim innym. Jest jeden Bóg, nie? Jest jeden Bóg. Ale od tej prawdy niezwykłej, wspaniałej, porządkującej oddziela mnie moje bałwochwalstwo, nie? Mój grzech. I teraz, zaraz potem następuje drugie słowo tego kerygmatu. Jest jeden pośrednik. Jest jeden pośrednik, Chrystus, Jezus. Papież Franciszek pyta w jednym ze swoich tekstów, jak ci jest z pośrednikiem? Czy pośrednictwo jest czymś, co ci przeszkadza, czy jest czymś, co ci pomaga? Traktujesz pośrednictwo w swoim życiu jako przekleństwo, jako zasłonę, czy traktujesz pośrednictwo jako łaskę? Nie. Pośrednictwo jest łaską właśnie dlatego, że moje bałwochwalstwo oddzieliło mnie od Boga, który jest jeden, który jest jeden i poza Nim nie uzyskam życia, ale jestem od Niego oddzielony swoim grzechem i potrzebuję pośrednika, żeby ta przepaść między mną a Bogiem, w którym jest życie, żeby ta przepaść została zasypana, żeby został przez nią przerzucony most. Potrzebuję pośrednika. I ten pośrednik tu jest opisany takim niesłychanym słowem, przepięknym słowem, słowem okup. W polskim tłumaczeniu jest okup. Myślę, że Paweł jest bardzo precyzyjny. Tam używa takiego słowa antilytron. Bardzo często w tekstach pawłowych okup znaczy tyle, co litron, ale tu jest antilytron, uprzedni okup. By okup złożony przed czym? Przed czym? Przed ludzkim grzechem. Przed ludzkim grzechem. To jest tak, że zanim człowiek zgrzeszy, zanim człowiek odejdzie w swoje bałwochwalstwo, zanim człowiek odrzuci tego Boga, który jest jeden, to Bóg odwiecznie przewiduje drogę powrotu do siebie. Nie. Dlatego w tradycji żydowskiej mówi się, że Mesjasz jest stworzony przed założeniem świata. Nawet jeśli ktoś nie przyjmuje prawdy o Trójcy, ale nie? Mesjasz jest stworzony przed założeniem świata. Zanim człowiek pójdzie w grzech, zanim człowiek pójdzie w takie wykorzystanie swojej wolności, że się oddzieli od tego, co jest w jego życiu doświadczeniem szczęścia, wieczności, miłości, zanim to wszystko, czego odrzuci, to Bóg przewiduje odwiecznie sposób powrotu, sposób odrodzenia. Przedokup, właściwie tak by trzeba można przetłumaczyć to słowo. Uprzedni okup. Nie? Jeszcze nie zgrzeszyłem, a Bóg ma w sobie odwieczne pragnienie, żebym mógł do Niego wrócić. Już szykuje drogę. Nie? To jest pośrednictwo. Pośrednictwo, które nie jest tylko informacją o Bogu. Nie przyszedł nas uczyć. Przyszedł dać siebie. Przyszedł dać siebie. Nie przyszedł nauczać, przyszedł dać siebie. To jest fundamentalna prawda chrześcijańska. To jest to, co mamy wykrzyczeć. To jest to, dlaczego mamy być keryksami. To jest pokazanie, że wiara nie jest tylko wiedzą. Wiara jest doświadczeniem zbawienia. Zbawienia. I to jest pierwsze. Cokolwiek będziecie robić, formując innych, to jest pierwsze. Cokolwiek będziecie robić, formując siebie samych, to jest pierwsze. Andrzej został rektorem, to jest pierwsze. Ktoś został ojcem duchownym, to jest pierwsze. Daj wam Boże, zostańcie w połowie biskupami, to będzie pierwsze.
Tego nie ma, nic nie ma. I tu nie chodzi o to, czy to umiesz, tylko chodzi o to, kim jesteś. Jesteś Keryx, masz to pokazać sobą. Bo to jest doświadczenie. Musisz zaprosić do środka doświadczenia, które masz też w sobie. W tym tekście to nawet, to jest do końca dopowiedziane przy Jezusie, że właśnie ten, który jest przed okupem, jest odwieczną ofiarą za nasze grzechy, przed naszymi grzechami już w ten sposób istnieje w wieczności, jako ofiara za nasze grzechy, jako nasze odkupienie. Nie? W czasie stał się świadectwem. Tam jest martyrion. Nie? W czasie stał się męczeństwem, świadectwem. Można to zobaczyć z Boga. To, kim On jest odwiecznie, można zobaczyć, kiedy się staje w czasie. To jest Jego metoda działania. A my jesteśmy postawieni w samym środku tego Jego działania. Drugie słowo to jest apostolos. Można by dużo znowu mówić, ale to jest słowo, które mówi o nas, że potrafimy odesłać za siebie. Apostolos, posłany. Kto cię posłał? Kto cię posłał? To ma pewnie różne stopnie. Bartek, kto cię posłał? Nie? Nie, biskup cię posłał. Kościół was posłał. Ostatecznie jest Jezus nas posłał. Nie. Czytelnie pokazać poza siebie, żeby ci, których prowadzimy, odkryli rzeczywisty autorytet, nie? Z którym się mierzą. Rzeczywisty autorytet. I też rzeczywistą władzę nad sobą, która się, ta władza bierze się z krzyża, ta władza bierze się z miłości Jezusa Chrystusa do nich. Nie, nikt z nas za nich nie umarł. Nikt z nas za nich nie umarł. Ale On tak. Jestem przez Niego posłany. Nie? Wskazywać czytelnie poza siebie. Myślę, to jest jasne. W tej mierze jesteśmy w stanie to robić, w jakiej ciągle odnawiamy w sobie, nie, tę świadomość posłania, to znaczy ciągle jesteśmy z Nim w jakiejś rzeczywistej, wyznaczającej wszystko relacji. Przekazuję to, co biorę od Niego. W tym sensie też jestem posłany. Ciągle się odnajduję w tym Jego orędziu i w tym Jego działaniu i w Jego misji. Chcę to wziąć tyle, ile potrafię i to przekazać. Nie skupiać na tym, co moje. To jest z dzisiejszej Ewangelii. Nie ma czasu, żeby ją dzisiaj tu przepowiadać. Będę sobie ją przepowiadał wieczór, ale nie. Godzien jest. Nie jestem godzien. On wie, że Jego zasługi są tyle warte, co Jego słowo. Idź, no to idzie. Przyjdź tu, to przyjdzie. No to powiedz mu, żeby zmartwychwstał. Masz takie słowo? Powiedz mu, nie umieraj. Nie masz takiego słowa. Jezus ma i to jest słowo, z którym jesteś posłany od Niego. Powiedz Mu to słowo od Niego, które jak trzeba to wskrzesza. A Twoje słowo co może? Może powiedzieć idź na przechadzkę albo wróć 15 minut wcześniej. No i to trzecie słowo, didaskalos, nauczyciel. Nauczycielem zawsze najlepszym jest ten, który się nie przestał uczyć. Także chcę powiedzieć, że zrobiliście najlepszą możliwą rzecz, przychodząc do szkoły. Naprawdę.
nauczyciel idzie przed uczniami, wtedy się tworzy rzeczywista relacja właśnie takiej szkoły, która jest ciągle w drodze. Będziecie tego, myślę, doświadczać, już doświadczacie, że jeśli naprawdę jesteś w drodze, to nawet jak mówisz to samo, to mówisz inaczej. Nawet jak mówisz do tych samych ludzi, też mówisz inaczej. Ciągle jesteśmy w szkole, która jest w drodze. Najlepszym nauczycielem jest ktoś, kto nie przestał być uczniem. Kerix apostolos didaskalos. Ja wam bardzo życzę najpierw, żebyście to odnieśli do siebie, byście w ten sposób popatrzyli także na siebie w tej funkcji formatorów. No i życzę wam bardzo, żeby się od tego od was nauczyli wasi wychowankowie, bo ostatecznie tym mają być. Tymi mają być, nie? I w tej kolejności. I w tej kolejności. No i na to mówię amen.